W marcu tego roku sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powiedział, że aktualnie największym zagrożeniem dla ludzkości jest globalne ocieplenie. Nie terroryzm, nie fale migracji, nie broń nuklearna. Globalne ocieplenie. I mamy naprawdę niewiele czasu, żeby zacząć jemu przeciwdziałać. My understanding, if I read the IPCC report, is that we have 12 years. My understanding, if I read the IPCC report. 12 years to put in place really structural differences, and if it goes beyond 12 years, we are, you know, it's a question of what you think, what is too late. The planet will be fine. It's a question of how many human beings will be able to live on that planet and in what state. Czas więc ucieka. Tymczasem debata wokół tego problemu koncentruje się często na wątkach, które tak właściwie nie podlegają już debacie, ponieważ zostały przez środowisko naukowe dobrze udowodnione i zaakceptowane. I dlatego dzisiaj wspólnie z ekspertami z ClimateKick, czyli organizacji, która zajmuje się rozwiązywaniem problemów związanych z kryzysem klimatycznym w praktyce, przygotowaliśmy dla Was taki szybki klimatyczny fact-check. Jedziemy. Zacznijmy od Słońca, bo to jest taki dość intuicyjny trop. I faktycznie jest tak, że Słońce może wpływać na klimat. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Tyle tylko, że dzisiejsza sytuacja to nie wydaje się być ten case. Po pierwsze, jeśli przyczyną ocieplenia byłoby Słońce, to obserwowalibyśmy w miarę równomierny wzrost temperatur we wszystkich warstwach atmosfery. Tymczasem dzieje się coś innego. Najwyższe warstwy atmosfery wychładzają się, natomiast te bliżej powierzchni, tam gdzie gazy cieplarniane się gromadzą, ogrzewają. Od końca lat 70. naukowcy dysponują też oprzyrządowaniem satelitarnym, które pozwala na dokładny i bezpośredni pomiar energii, która dociera do nas ze Słońca. I okazuje się, że wyniki tych pomiarów nie wskazują na istnienie jakiegoś mocnego, wyraźnego trendu. W minionym stuleciu faktycznie docierało do nas ciut więcej energii ze Słońca, natomiast nie na tyle dużo, by w pełni wyjaśnić tak szybki i tak znaczny wzrost temperatury. Te wartości się po prostu nie spinają. Długoterminowe analizy i modele szacują, że w minionym stuleciu Słońce mogło być odpowiedzialne za nie więcej niż 10% całego zaobserwowanego wzrostu temperatur. Jeśli idzie o wulkany, to ich wpływ na klimat może być dwojaki. One z jednej strony mogą emitować gazy cieplarniane, ale z drugiej mogą też emitować aerozole, przede wszystkim związki siarki, które działają odwrotnie i prowadzą do wychłodzenia. Natomiast jeśli idzie o emisję CO2, bo to ona jest istotna z punktu widzenia dzisiejszej dyskusji, szacuje się, że rocznie wszystkie wulkany na świecie emitują łącznie do atmosfery od 130 do 230 milionów ton dwutlenku węgla. I to wydaje się, że jest dużo, natomiast w porównaniu do tego, jak wiele dwutlenku węgla emitują ludzie, to jest naprawdę bardzo mało. W 2016 roku wyemitowaliśmy do atmosfery łącznie 36 gigaton dwutlenku węgla, czyli przeszło 150 razy więcej niż wszystkie wulkany na całym świecie razem wzięte. Emisja wulkaniczna stanowi mniej niż 1% całej emisji, jaka zachodzi aktualnie na planecie Ziemia. Well, that's absolutely true. The world's climate has changed a lot over time. It used to be a lot hotter, it used to be a lot colder. Climate change is there. The planet will be fine. The issue will be is what happens to the human species. Otóż to. Mniej niż o planetę. Chodzi tutaj po prostu o nas. Zauważcie, na tym wykresie, że ostatnie 10 tysięcy lat było czasem, w którym temperatury utrzymywały się na całkiem stabilnym poziomie. Przy okazji te 10 tysięcy lat jest również czasem, kiedy nasza cywilizacja się rozwinęła. Dzięki stabilnemu klimatowi mamy rolnictwo, dostęp do czystej wody i niewiele zjawisk z takiego pogodowego ekstremum, które niszczyłyby infrastrukturę, którą się obudowujemy. Wytrącenie klimatu z tej równowagi, w której przez te tysiące lat się znajdował, jest równoznaczne z podkopaniem, z jakimś zniszczeniem fundamentów, na których nasza aktywność się zasadza. We have been changing the laws of nature for the last 5,000 years. That is one of the problems of this particular species, that we have constantly intervened in the laws of nature. We've created DNA around crops and plants to enable us to live and reproduce in numbers that are disproportionate to every other species on the planet. We have been intervening in the way in which the physical environment works all around us at small and increasingly at large scales. It would be ironic for us now to say that this is an opportunity for intervention that we couldn't and shouldn't take. Poza tym, to dzisiejsze ocieplenie zachodzi nienaturalnie szybko. Zmiany klimatu dzieją się na przestrzeni tysięcy lat, a nie kilku dekad. What we've seen in the last few years is that climate has changed faster
than anything that we've seen recently, and that is unequivocally down to the emissions that humans have been made. So the climate is changing, it's always been changing, but it's changing much faster, and we know it's due to humans. I'm a mother. I can't afford to think like that. I'm a mother of young children. I cannot afford to think that hope is not possible. Well, what I'd say is there's certainly no givens. All options are open for humanity. And why not, rather than see it as a threat, see it as an opportunity to deal with some of the core problems that we have in society? Climate change gives us the ability to reinvent society, deal with things like inequality, feelings of loneliness and helplessness, lack of jobs in the future. All of those things can be solved by the choices that we make around tackling climate change. So, for example, we know that the renewable energy industry can employ lots of people. It can mean that you have strong access to energy into the future, that it doesn't pollute. Why not? We can have cheaper electricity. There are a lot of good things about tackling climate change. Let's put experiments in on the ground for district heating, for waste, for water, for internet over light, for mobility, and see what it looks like at the level of streets and neighborhoods and districts. And once we see what works, what are people drawn to, what's most effective, what's cost effective, we regulate at the end instead of blocking our activity because the legislation won't let us move. People say to me, look, it's just really hard to change this fast, and that we know we need to change fast and we need to reduce our emissions. But if you look only 5 years ago at all the predictions that were made around the cost of solar power and the cost of wind energy, we've changed radically faster in 5 years than any predictions. So we know we can do it. And the way we do that is to make sure that all the key aspects of what's going to help us create change are all lined up. That means getting the policies right, the regulations right, having people ready to buy products at a good price, having technology ready, having a sense of ambition. And that what we've seen with the wind and solar is that we've had models of funding that have been able to both put public money in to make sure the technology works, but then that the private money takes over. If the price is right, private money will flow in. That's complete rubbish. There are thousands and thousands of scientists who've collaborated across the world to understand this phenomenon. I've worked with them. These are passionate people doing the very best science. And that the level of disagreement amongst them is almost zero. Nie do końca zero, ale bardzo blisko zera. 97% naukowców zajmujących się klimatem zgadza się ze stwierdzeniem, że obserwowane w ostatnich dziesięcioleciach ocieplenie jest skutkiem aktywności człowieka. Na tej stronie można przejrzeć nawet listę około 200 najważniejszych instytucji naukowych z całego świata, które wydały w tej sprawie oświadczenia. Na liście znajdziecie też Polską Akademię Nauk. Well, it's certainly fair to say that Europe's slice of the overall emissions pie is relatively small. I think it's around 10% globally, 15, a bit higher. W 2015 roku Europa, rozumiana nie tylko jako Unia Europejska, była odpowiedzialna za emisję około 15% CO2 do atmosfery. Europejczycy stanowią przy tym niespełna 10% całej ludzkiej populacji, czyli mówiąc wprost, naśmieciliśmy ponad miarę. Również w 2015 roku statystyczny Europejczyk zostawił po sobie około 7,5 tony dwutlenku węgla i to jest praktycznie tyle samo, co mieszkaniec Chin i ponad czterokrotnie więcej niż mieszkaniec Indii. But think about the fact that historically it was Europe that led the industrial revolution. It's us that over time have polluted more than any other area. Dokładnie tak. Europa przez bardzo długi czas była głównym emiterem i dzisiaj 35% CO2, który wylądował w atmosferze od czasów rewolucji przemysłowej, to jest nasza robota. Tak więc narracja pod tytułem "to inni robią coś źle, a nie my" jest nie do końca trafiona. I tak jak prawdą jest to, że w tej dyskusji i w działaniu związanym z kryzysem klimatycznym potrzebni są ci najwięksi gracze i bez nich te działania nie mają sensu, tak prawdą jest też, że to my, Europejczycy, jesteśmy jednym z tych wielkich graczy. We are living in a world in which almost every single value chain, every single connected set of relationships that brings food to our shelves, housing materials to our builders, agricultural machinery, clothes, food,
everything is interconnected. So we may tell ourselves a fiction that we do something here and it makes no difference to anybody else in the world, but it's a fiction because all of the things that we are living on, the materials we draw upon, the resources, the way we live is connected to the markets that are producing many of the raw materials or manufacturing the secondary materials or are looking for opportunities to exploit new markets. So if you create a market, for example, if Europe is able to create markets for zero carbon demand, zero carbon cement, zero carbon steel, zero carbon clothing, zero carbon food, you will have the big producing markets like India and China start to meet that demand if you want to work on a market environment. In the case of China, I think it would be very unwise to underestimate the extent to which the Chinese pay attention to long-term, permanent and structural change. Chiny, chociaż są największym emiterem CO2, w ostatnich latach są też pionierem, jeśli idzie o odnawialne źródła energii. 25% całej energii generowanej w Chinach pochodzi właśnie z OZE i jest to nominalnie, bezwzględnie najwięcej na świecie. Okej, na dzisiaj ode mnie to wszystko. Wielkie dzięki dla Climate Kick za wsparcie tego odcinka. To jest organizacja, która za cel obrała sobie praktyczne działanie, rozwiązywanie problemów związanych z kryzysem klimatycznym. Jeśli Wy jesteście studentami albo startupowcami, którzy pochylają się nad kwestią zmian klimatu, to zajrzyjcie na ich stronę. Być może znajdziecie tam coś ciekawego dla siebie. Natomiast jeśli chcecie stawać się coraz lepiej zorientowanymi w świecie nauki, to wiecie doskonale, co robić. Subskrybujcie ten kanał i widzimy się za tydzień, jak zawsze. Buzi!